protest. Protest w związku z bezprawiem, tak jak widać w ZUS, KRUS i sądach pracy i ubezpieczeń społecznych, choć nie tylko. Państwo reprezentujecie jakąś organizację, czy po prostu jesteście obywatelami? Jesteśmy obywatelami, ale jednocześnie działamy w stowarzyszeniach, między innymi w Stowarzyszeniu Oburzeni. I jakie Państwa cele są? No, myślę, że cele zbieżne z dzisiejszą manifestacją, przestrzeganie praw obywatelskich, wolność mediów, informowanie przez media, a nie robienie sobie żartów z obywateli, manipulowanie jak w najgorszych czasach totalitaryzmu. A co Państwo sądzicie o tym proteście przed PKW i późniejszej pacyfikacji? Czemu władza sięga po rozwiązania siłowe? No bo się boją, bo już chyba nie panują nad ilością grup obywatelskich, które przeciwstawiają się temu, co się dzieje w Polsce. Przed PKW mir domowy w instytucji publicznej, no nie bądźmy śmieszni. Izabelin pod Warszawą, Mirosław Duszak. 33 lata temu byłem aresztowany, internowany. Dzisiaj chcę protestować przeciwko temu, co się dzieje. I rządom Platformy Obywatelskiej i PSL-owi. I jaka jest ocena tej sytuacji, którą mamy, sytuacji powyborczej? No, to się nadaje do powtórki po prostu i trzeba rzetelnie, uczciwie przeprowadzać wybory i jeśli coś się dzieje takiego niedobrego, jak głosy nieważne, 1/5, to trzeba albo to wyjaśnić, albo powtórzyć wybory. No jak zawsze jesteśmy każdego roku na marszach niepodległości i na wszystkich imprezach patriotycznych. A skąd Państwo jesteście? Z Berlina. To o krok, o krok. Tak jest, tak jest. Znaczy, jestem bardzo oburzony i zbulwersowany tym rozwojem sytuacji. Z jednej strony mnie tylko jedna rzecz zmartwiła. Jestem sympatykiem prawicy, jestem człowiekiem prawicy, że Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę potępiła zachowania pokojowe i uzgodnione z komisją wyborczą, gdzie oni mieli własne pomieszczenie i w sposób pokojowy urządzili po prostu konferencję prasową. A tam w Niemczech jakieś medialne aspekty tych wydarzeń, czy było cokolwiek? Nie, ja w wydaniach wiadomości, głównych wydaniach wiadomości na ten temat nie usłyszałem ani... I media niemieckie nic nie informowały? Nic kompletnie. Skąd Państwo jesteście? Tarnobrzega. Widzimy tu, proszę zobaczyć, tak, Tarnobrzeg. Pozdrawiamy całą Polskę, cieszymy się, że możemy tu być, nie mogło nas tutaj być oczywiście. To jest nasza wspólna sprawa. Polska, no cóż więcej można mówić. Musimy powstrzymać to, co się dzieje. Musimy zrobić wszystko, żeby nasze dzieci wróciły do kraju. Kraju, który na imię ma Polska. Bo cóż nasz za życie? Co to za nasza osobowość, jak my nie będziemy mieli swojej prawdziwej, pięknej historii? A jak Państwo sądzicie, jaka jest Wasza refleksja? Czemu władza pacyfikuje pokojowo protestujących obywateli? Bo się boi. Boi się po prostu społeczeństwa. Przecież to wszystko, co robi, robi po to, żeby nie oddać władzy. Jeżeli odda władzę, wie o tym, jakie konsekwencje ją czekają. I tu jest strach, lęk niesamowity. Lęk przed społeczeństwem. Zostały naruszone święte prawa demokracji, prawo do wyborów. I uważamy, że po to tutaj jesteśmy, żeby zmusić władzę do należytego traktowania i poważnego traktowania tych wyborów. Bo to, co było, wie pan, to jest szopka. To jest szopka, naprawdę. Jeżeli nie podoba im się to naszym władzom, tak zwanym władzom, bo trudno to nazwać władza rządu polskiego, skoro tak się zachowuje, jeżeli nie podoba im się fakt, że w Parlamencie Europejskim mówi się prawdę, natomiast oni zakrywają tą prawdę, no to gdzie my żyjemy? Musimy bronić tej naszej wolności. Niech ta wolność nam przyznana, jak Ojciec Święty Jan Paweł II mówił nam, że musimy bronić wolności i
która nigdy na zawsze nie jest nam dana. Tak. My umiemy czytać, umiemy głosować. Niemożliwe, żeby 20%, czyli co piąty głos był nieważny. 3 miliony, powiedzmy sobie, 3 miliony. Nie jest dla mnie protest, tylko manifestacja. To manifestujemy, żeby przedstawić nasze poglądy, że nie podoba nam się, jak przebiegały głównie teraz wybory, tak, samorządowe. No i ogólnie wykazać dezaprobatę dla tego, co się dzieje w naszym kraju, w Polsce. Taki głos narodu po prostu, tego w ten sposób myślącego. No, jak gdzieś musimy się pokazać i wyrazić te swoje myśli. Albo świadome działanie. Tak, proszę pana, to jest nieudolność władzy, żeby dopuścić do takich sytuacji. Przede wszystkim, jeżeli to jest odpowiedzialne państwo, to mamy odpowiednią ochronę. Komisja Wyborcza nie była chroniona. Państwowa Komisja Wyborcza. Zresztą cóż to za Komisja Wyborcza, Państwowa Komisja Wyborcza, która siedząc 4 lata biorąc pieniądze, nie potrafi zorganizować raz na 4 lata wyborów. To jest kompromitacja. Mamy XXI wiek, państwo Unii Europejskiej, a doprowadza do kompromitacji Polski. No ktoś, kto za to powinien odpowiadać. Dzisiaj wszyscy mówią, że jesteśmy po prostu trzecim światem. Świat się śmieje. Tego nikt nie pokazuje, a wolne media to pokazują. Świat się śmieje po prostu z polskich wyborów. To jest ukrywane, my o tym wiemy. Chociażby jakiekolwiek zatrzymanie, które doprowadzili do zatrzymania przedstawicieli mediów, muszą być po prostu, tak jak dzisiaj, protesty, bo krok po kroku dojdzie do tego, że następnie będą już nie zatrzymywani jeden, dwóch dziennikarzy, ale będą całe redakcje zamykane. To wraca stare, dlatego się sprzeciwiamy, idziemy na ulicę i mówimy nie takiej władzy. Mówcie prawdę. Chcemy prawdy, nie chcemy kłamstw, fałszowania, mamy tego dosyć, proszę pana. A wy, jako dziennikarze, jako przedstawiciele mediów, powinniście mówić prawdę, jesteście tego zobowiązani. Wobec nas, wobec całego narodu, wobec wszystkich, którzy tutaj mieszkają w tym kraju. Dosyć mamy tego fałszowania, okłamania, tego fałszu z waszej strony, jadu, nienawiści, szczucia jednych na drugich. Nie słuchałem mediów nawet dzisiaj i nie było powiedziane słowa o tym pochodzie. Akurat to było w radiu, to było w radiu dla ciebie bodajże. Słowa nie było powiedziane o takim wydarzeniu. Czyli wiadomo, że dziennikarze kłamią. Ukrywają. Bo gdyby byli obiektywni, to by powiedzieli prawdę. Mogli się z tego nie zgadzać, mogą się zgadzać, ale prawda jest prawdą. Także jest cały czas fałsz, kłamstwo, propaganda. To są... Prawda musi zwyciężyć. No musi, ale to... Propaganda nie tylko raz, jednokrotnie. Straszna propaganda jest. Wie pan, ja w ogóle od 2 lat to w ogóle nie oglądam telewizji. Wręcz wyrzuciłam z domu. Wyrzuciłam telewizję. Oprócz takich właśnie jak TVN Polsat, czy publiczna niby, i Trójka i to w ogóle nic wyrzuciłam, powiedziałam, ściema ja nie będę, ja propagandy mam dość. To jest informacyjny ściek i tego nie trzeba oglądać w ogóle. Dno dziennikarstwa, wstyd normalnie za takich dziennikarzy. Jesteśmy tym zbulwersowani, przecież. Proszę pana, my jesteśmy grupą, która co miesiąc 10 idzie z Wawelu pod Krzyż Katyński. Oprócz tego jesteśmy grupą, która w ostatnim czasie usunęła pomnik okupanta sowieckiego w Nowym Sączu. Brawo! I w Katowicach. I w Katowicach również. I 4 śpiących też. No to proszę się przedstawić. Klub Gazety Polskiej z Krakowa imienia Janusza Kurtyki, Związek Konfederatów Polski Niepodległej w Krakowie w Małopolsce. Jesteśmy tutaj, żeby zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce aktualnie. A dokładnie co się dzieje? Co się teraz dzieje? W tej chwili problem jest z demokracją. Chcemy demokracji, chcemy wolnych mediów, chcemy wolnych wyborów, sprawiedliwych, uczciwych wyborów. To jest marsz obywatelski, na pewno. Poparcia i protestu tak. Jednocześnie, tak? Tak? W jakiej sprawie? No, przede wszystkim wolnych mediów, to jest najważniejsze, no i wolnych, prawdziwych, demokratycznych wyborów, a nie tego oszustwa, które mieliśmy niestety 3 tygodnie temu okazję zobaczyć. To jest po prostu granda na skalę światową. No ale mniemamy się być demokratycznym krajem, nie wiem jak długo jeszcze,
bo już po mojemu to jest bardzo, bardzo blisko wschodu. A czemu aż taka gorzka opinia? Proszę pana, przeżyłem 50 parę lat w tym kraju i wszystko już widziałem. I mam swoje odczucia po prostu. I nie trzeba do mnie mówić, że mam pokazać dowody, bo to nie chodzi o dowody, tylko chodzi o to, co widać, jakby to powiedzieć, gołym okiem, prawda? Jak mówią niektórzy, kaczka, jak wygląda koń, jaki jest, każdy widzi. Koniec. O to chodzi. Robi się z Polaków idiotów, a oni nie są tacy, tylko robi się ich w błąd. Cały czas! Cały czas się robi Polaków błąd. I dlatego... Ja jestem z Legnicy i ja chciałem się zapytać, dlaczego ucisza się sprawę przekrętów z paliwem pana premiera Sikorskiego? Czy jeżeli ja jestem przedstawicielem handlowym, jeżeli ja bym oszukał swojego pracodawcę na 77 tysięcy, co by się ze mną stało? I dlaczego tego się nie wyjaśnia? Powiem mi jedno, ja nikogo nie oskarżam, dopóki za rękę nie złapię, więc nie chodzi o oskarżanie. Natomiast po tym, co się zaczęło dziać z obliczeniami, z komplikacjami, które media pokazywały, jedyna decyzja, która moim zdaniem powinna być, to jedno. Nie działa system, liczmy ręcznie. Nie było tej decyzji i stąd wątpliwości. Stąd. No właśnie, a było to widać gołym okiem, że system nie działa. No były problemy, no przecież media pokazywały tyle różnych nieprawidłowości, w sensie pierwszych informacji, niezgodności ilości głosów. Jeżeli chodzi o to moją komisję na poziomie miejskim, ja tego nie widziałem, więc nie mogę powiedzieć, co było na wyższych poziomach. Natomiast... A według pana, jakie mogły być przyczyny takiego wysokiego procentu głosów nieważnych? Nie wiem, natomiast to jest po prostu... To budzi wątpliwości. Ale rozkład statystyczny też budzi wątpliwości. Nie wiem, czy pan widział te mapki. Ja myślę o czymś innym. Jeżeli słyszę, że badania exit post, tak? Nie wiem, nie znam metody tych badań, ale jeżeli w innych obszarach się pokrywają, a tylko w jednym są inne, no to pytanie, no o co chodzi? Dlaczego, skąd ta różnica, tak? A więc tego typu wątpliwości można było zbić tylko w jeden sposób. Prostą decyzją. To proszę powiedzieć, co pani sądzi o wyborach w Polsce? Jeden fałsz. Byłam mężem zaufania. Proszę pana, brak normalnie ludzi z PiS-u, żeby przypilnowali w sobotę. Już w sobotę te kartki do wyboru są normalnie wyciągnięte. Jak podają po prostu rano, w niedzielę rano, to już się trącałam, już wiadomo, o co chodzi. Jak tylko wiadomo, że człowiek jest z Prawo i Sprawiedliwość. Po prostu po 100 kartek dają dwa razy. Jedne nie zostały nawet wzięte. Potem tylko powiedzieli, że 1680 jest kartek, a było ich 1780. 100 w ogóle zwiało, nie wiadomo gdzie jest. A zgłosiła pani protest? Ja powiedziałam, oczywiście, ja powiedziałam. I po prostu na końcu jeszcze było tak, że najpierw zobaczyliśmy, tam jakieś 3 były dodatkowe, potem były 2 korespondencyjne. I po tych 2 korespondencyjnych po prostu jeszcze wychodzi na to, że mi brak dwie osoby za duże. Mówię, jak to? Przecież ja się z tym nie zgodzę. A oni mówią, nie, to już zrobimy, to już jeszcze 2 korespondencyjne. Ja mówię, ile macie jeszcze, będziecie mieć tych korespondencyjnych? Przecież przed otwarciem urny już były 2, nie będziemy je mnożyć jeszcze, nie? Ja mówię, właśnie tak państwo, właśnie to jest wasz słaby punkt, to oszukiwanie ludzi. Dzień dobry. Widzę, że Klub Gazety Polskiej, tak? Z Gliwic. Tak, Gliwice. No to kawał państwo jechaliście. Ostrożnie. Dobra, i tak kawał. Nagrywam. Tak, jechaliśmy kawał, oczywiście byliśmy zatrzymani, 45 minut za Polichnem, znaczy 45 minut staliśmy mniej więcej 5 kilometrów za Polichnem. Tak. A jak to? Patrol policji? Jakaś inspekcja transportowa. Czyli utrudniają. Tak, utrudniają. Baliśmy się, że nie dojedziemy, ale jednak nam się udało. Jak widzi pan, cali i zdrowi dojechaliśmy. No i jakie są państwa refleksje? Z tą Polską mamy problem. Mamy bardzo duży problem i po prostu niestety chciałoby się żyć w innej Polsce, ale na razie się nie da. To nie jest ta wolna Polska, o której marzyli moi rodzice. Ja marzyłam jako młoda osoba. Nie doczekałam się. To nie jest ta Polska. A chciałabym żyć naprawdę w wolnej Polsce. A co pani sądzi o wyborach? Sfałszowane, proszę pana, sfałszowane. To chyba wiadomo. Czy uważa pani, że wybory w Polsce należy przypilnować? I to jeszcze jak?
bardzo dużo, gdyby wszyscy naprawdę pilnowali, to może by nie było fałszerstw, a one są od dawna. I to wiadomo, że no niestety. Ja byłam w komisji, przewodniczącą komisji, ale byłam przewodniczącą komisji w Poznaniu i wiem, jak wyglądały głosy nieważne w dużych miejscowościach, w dużych miastach. Tam było najwyżej 5% głosów nieważnych. Natomiast okazuje się, że najwięcej głosów nieważnych było w terenie właśnie, w mniejszych miejscowościach, małych miejscowościach i tam też była większa frekwencja niż w dużych miastach. Jaki to był procent w tych miejscowościach? No, skoro było 20, w Poznaniu było 5% głosów nieważnych, a w całej Wielkopolsce 20% głosów nieważnych, ponad 20%, czyli musiało być w małych miejscowościach 35% głosów nieważnych, prawda? Czyli to jest coś nie tak, tak z tymi wyborami? Ten głosów nieważnych to jest średnia. Ja sama doświadczyłam tego, ponieważ startowałam do Sejmiku Wielkopolskiego, dostałam się do tego Sejmiku z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ale wiem, jak sprawdzałam w terenie, w niektórych gminach było 50% głosów, ponad 50% głosów nieważnych, tam gdzie był zasięg PSL-u. Więc jest nieprawdopodobne, żeby tylko elektorat PSL-u wiedział, jak głosować, prawda? A pozostali nie wiedzieli, jak zakreślić. No właśnie, czy wyborcy PSL są szczególnie inteligentni? Tak, no z tego by wynikało, prawda? Natomiast, a może przebiegli? Natomiast sejmiku powiem, no to już chućpa, tak, bo PSL tam zagarnia wszystko. Wiemy, że tam jest cała władza, czyli pieniądze i dzielenie tego wszystkiego, co jest potem, co jest w terenie. Co trzeba zrobić według pani, żeby ten proces wyborczy był rzetelny? Co trzeba zrobić? No przede wszystkim chyba zmienić w ogóle cały kodeks wyborczy, całe prawo wyborcze, tak jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo, bardzo trudny, no wymaga w ogóle zmiany na każdym poziomie, poczynając od takiej obwodowej komisji wyborczej. No ja byłam przewodniczącą komisji wyborczej i wiem doskonale, że przewodniczący komisji wyborczej w praktyce może wprowadzić wszystko do systemu, bo ja mogłam to zrobić, prawda, podać informatykowi dane, jakiekolwiek bym chciała i tego nikt potem nie kontroluje, nie sprawdza, bo to przechodzi przez system informatyczny, wraca z powrotem. Właściwie ten protokół dopiero jest ważny, kierowany wyżej, wieszany na drzwiach, ogłaszany publicznie. Tak? Co trzeba zrobić, żeby w Polsce wybory przebiegały normalnie? Przede wszystkim trzeba zmienić ordynację wyborczą. To jest podstawa, która powinna obowiązywać według standardów zachodnich. Tak jak jest w krajach starej Unii. Tam to w miarę jest po prostu w sposób logiczny, przeprowadzony zgodnie z prawdą, zgodnie z konstytucją. A tutaj w Polsce niestety ten system wyborów przypomina naprawdę kraje trzeciego świata, zresztą co już wspomniałem w uzasadnieniu do sądu, no na jakieś republiki bananowe. To jest straszne, że tylu tu jest ludzi wykształconych, prawników i nie potrafią zmienić tej ordynacji wyborczej. To jest strasznie okropne i po prostu, które ten kraj wykańcza, toczy i tak dalej. Przez to młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę, bo mają tego po prostu dosyć. Brońcie krzyż. Brońcie krzyż. Czyli jakby dwa. Jedno dno i drugie dno. Musimy tylko przypomnieć sobie słowa legionowej wieści, tej dumnej wieści, która była tutaj śpiewana, którą tutaj usłyszeliście. Chcieć to móc, a jeszcze bardziej musimy przypomnieć sobie słowa największego z Polaków, świętego Jana Pawła II. Nie lękajcie się. On kierował te słowa do wszystkich grup i wszystkich stron. I ośmielę się powtórzyć za tym największym. Nie lękajmy się, a zwyciężmy.